Halo, halo, dzień dobry moi kochani, witam was bardzo, bardzo przeserdecznie w kolejnym odcinku naszej serii z gry Swords and Sandals. Delikatnie głośniej mikrofon, trzeci już odcinek, jakże ja serdecznie was witam. Son of Grotto nas, nie, przed Son of Grotto jeszcze żeśmy polegli, nie doszliśmy do niego, dostaliśmy w pysk. Nie wiem czemu, ale teraz no, jesteśmy troszeczkę lepiej uzbrojeni, tutaj 312 armoru, bo nie zdechliśmy głupio na losowych krytykalach. Tak mi się udało, statystyki chyba troszkę inaczej rozłożyłem, nie jestem pewien, tak to sobie wygląda. Moi kochani, w każdym razie zaczynajmy kolejny odcinek, jeżeli jarasz się i chciałbyś więcej, przypierdol łapę w górę. 50 tysięcy już jest chyba pod pierwszym odcinkiem, wow, serio, nie spodziewałem się, że ta seria wybuchnie aż tak, razem z League of Legends. Oplułem monitor, aż przepraszam. Sorki, memorki. Dobra, Knight, Angus, Nublet. Mieć Nublet w ksywce to trochę przegryw, ale spoko, max damage ma mniejszy, hit points ma mniejszy, siłę ma, ataku ma bardzo dużo, czyli będzie często nas trafiał, ale za mniej, ale defensa nie ma dużo, więc my też będziemy często go trafiać. Jo, jeszcze brakuje nam z jednego punktu agility, żeby tu do niego doskakiwać zawsze. I Burning, Krusadę, pięknie, normal. Critical mu wszedł. I quick, dobra, on zginie na momencie, więc nawet jak będzie nas bardzo trafiał, to ginie chwilę, więc pięknie. No i Son of Grotto. Herzlich willkommen, Izako. Izako jest Son of Grotto. 20-60 bashing plus 34 frost damage. No nie ma tego kutasa, co miał, nie wiem, 70 obrażeń magicznych, nie będąc bossem. Na przykład dwie staminy i stacy damage'u, kurwa, 94 max. Armora, ja mam troszkę więcej o punkcik, tego ma więcej. Strength'a ma dużo, agility ma mało, ataku porównywalnie, defensa prawie nie ma. To tu mi dużo mój defense da. Vitality, charizmy, staminy ma dużo, więc tu nie mamy co ten. Ale muszę liczyć na to, że będą kryty wchodzić i że on, że jego ataki będą blokowane. To mi najwięcej da. Stuntuję cię, paszteciarzu. O nie! Kurwa, co za błąd! Dobra, przyjebaliśmy mu w ryj głupi też. Ale ma głupi fryz, Son of Grotto. Wyglądasz jak debil, gościu. Trzask, dobrze, burning. Burning Crusade, pięknie. Burning. Burning. Dobra, teraz się odsuniemy. Zapomniałem, że ja mam tyle agility. Zobaczyłem, że on się kawalątek tylko ruszył. To ja mówię, to ja też się tyle ruszę, a to wcale nie. O kurwa. 90. 90. Burning. Oj kurna, dobra, wypierdalaj. No jest źle. Jest bardzo źle. Jeb. Jeb. Dobra, odepchnąć, bo nie mam staminy zupełnie. Ja sobie nawet odsunę się na wszelki. Dobra, on też się odsunął. Idę spać troszeczkę. Spoko. Nie wiem, co tam kminisz, gościu. Spoko, luz. A właśnie, nie sięgam. Bardzo dobrze, nie podskakiwałem. Jezus, jak on leje, kurwa. Jeb. Jeb. O nie. Dobra, okej. Jeb. Dobra, pierdalaj. To jest do zrobienia, spokojnie. On nigdy się ze staminy nie wypruje, to jest problem generalny, dobra. Jeb, burning. Dobra, chuj. Nie zabijemy go, spokojnie. Tańczy pajac, spoko. Dobra, jeb. Kurwa, no to było, no oczywiste przecież. No dlaczego tak? Play again. Load. Gimper, oczywiście, że Gimper. No to co, no słuchajcie, no próbujemy jeszcze raz. Próbujemy to jeszcze raz, typ jest ewidentnie do zrobienia. Kim ty kurwo jesteś? To nie wiem, ale całkiem dużo mi przywalił. Typ nie ma armoru. Co to by się stało, typie? Co to był za pomysł w ogóle, być bez armoru na takim etapie? Kurde, no ten Son of Grotto po prostu cios za ciosem trafia do niego. Niech cię szlak, synu Grotto! Czy coś tam, jak te wszystkie złe postacie zawsze tak krzyczały, nie? Grefkę na wysoki dam w ogóle. Co to jest za stos firebola? Co to jest za chory turniej? Co za goście tutaj są jacyś? Ja powinienem ten być taki mocny, czy się coś pomieszało może. Jak nie do zasta, tak Impera będzie musiał tutaj ratować sytuację. Wchodzić nową postacią. Trochę może więcej dać mu w te agility od samego początku na przykład, nie? Na przykład. Jeb, jeb, jeb. Paszteciarzu. Co mnie? Halo? I sam mu ma pokazać klatę. Nie robimy takich ataków tutaj. Nie wolno tak wykonywać na mnie takich rzeczy. Kurde, no zobaczcie, mam mniej zdrowia niż on. To jest jakiś podrzędny pajac.
Jesteś pionkiem. Rozumiesz, że jesteś pionkiem, gościu. Dobrze, wpysk zbieraj. Strasznie rzadko te burningi. No a propos, wchodzą. Do widzenia, pajacu, dzień dobry. Pozdrawiam cię serdecznie. Znaczy nawet cię nie pozdrawiam, żebyś sobie nie myślał. Shadowmoor, son of Shadowmoor. Cudownie. Skoro jesteś synem kogoś znanego, to znaczy, że będziesz beznadziejny. No jesteś. No jesteś bardzo nawet. Ale jesteś frajerem. Shadowmoorze, synu Shadowmoora. To jest jak chujowe, to jest Tomasz, syn Tomasza. To brzmi chujowo. Twój tata musiał być strasznym głupkiem. I umie skakać tylko i to wszystko co potrafi. Dobrze, i powiedz, dostań w ryj. Do widzenia, kolego. Próbujesz się budować pod agility i masz toporek. Widać, że jesteś nieudacznikiem i masz nazwisko po ojcu generalnie tylko. O, teleport, brawo. Dzięki, mordo. Publiczność bawi się fenomenalnie. Kurwa, watch time na YouTubie właśnie spadł niżej po prostu niż, nie wiem. W sumie nie ma teraz aż tak takiego twórcy, który jest synonimem kogoś bardzo, bardzo nudnego. Kiedyś był trochę rock, ale teraz te vlogi jego są mega fajne zawsze, a trochę więcej wrzuca vlogów, nie? Więc to niby nie, no. No na gameplayach nie jest rock zbyt energiczny. O nie, ten miecz mi się nie podoba, dostosowany do rozmiaru penisa. To jest niedobre. Wykurwiaj. Dobrze? Więc możecie napisać, jacy youtuberzy są nudni, na przykład w komentarzu. Zapisanie Gimper będzie ban. Dobra, jak sobie pies. No dobra, idziemy na Sanowgrotto ponownie. Podejście numer 2, bitch. Przegrałem o te obrażenia, co na początku mu pozwoliłem być, taka prawda. Taka prawda, że przegrałem o te obrażenia. Nie drzyj na mnie pizdy i chodź tu się bić. Dobra, i teraz mogę podejść. Zajebiście, bo on podszedł do przodu i teraz go sięgnę szarżą. Za jeden, okej, okay, ale burning, spoko. Quick attack 99% szansy, lejemy go tym. Burning. Nie ma kurwa odpuszczania teraz, w chuju mam to. Dobra, może nie powinienem mieć. Przewrócę go. Dobra, ty się ładuje, sobie idę spać, ale ty mnie sięgniesz. Dobra, i tak się zesrałeś, szarża. Pięknie, 51, 31, zesra się. No nie zrobi tego. Jeb. Jeb. Ot kurwo, jebcie. No jebcie. Jakiś burning, proszę, burning crusade, no musi być. Jezus, no ma więcej zdrowia ode mnie. U niego to jest kwestia jednego dobrego strzału i ja ginę. Jeb. Dobrze, jeb. Kurwa no. No i dlaczego, no przecież to jest tak randomowe, no słów nie mam. Ojejku. Dobrze, jeszcze raz. Dobrze, jeszcze raz, spoko. Zrobię to, no nie ma opcji, że to zrobię. Bo to nie ja jestem źle zbudowany. Na pewno nie, nie może być tak, że to ja coś robię nie tak, to na pewno ta losowość. To właśnie ta losowość w tej grze. Nie jest tak, że ja za mało agility sobie dałem. Tylko akurat o milimetr nie sięgam przeciwnika w pierwszym ataku. No to jest złośliwość gry i pech. A nie, że ja może coś źle zrobiłem, bo nigdy wcześniej nie grałem pod agility tymi mieczami, bo tylko pod siłę umiem, bo jestem głupim człowiekiem, który musi robić wszystko za pomocą siły, a nie zręczności. Wcale tak nie jest. Nie myślcie sobie w ogóle. No to odwierz. Jezus, dziewczyny. Ktoś dzwoni do domofonu. Nagrywasz, sztuknę cię w rękę. Bo nie wiem co zrobić. Brawo, brawo. Dzięki. Dobra. Tego zabijemy. I 82% szansy mamy. Pięknie. Pięknie. I quick attackiem bardzo ładnie. Tutaj cię zabijamy. I proszę. Chyba Potionek tutaj nie jest najmilszą rzeczą, którą chciałem zobaczyć, koleżko. Ale spokojnie. Sanowgrotto musi dzisiaj polec. Nie ma opcji w ogóle, że będzie mu przebaczone. Nie ma takiej szansy. Nasir. O kurna, ale typ ma ataku. Ale ma 3 punkty siły, to nie wiem. Psz, i ma 8 armora. Jest w gaciach. Jedyny jego armor to buty. Spoko. I poszedł spać właśnie. Chyba nie chce mi się walczyć za bardzo. Dobra, elo. Dobra, elo. Dobra, elo. Dziękuję. No idę po ciebie. No jeszcze jeden jakiś tu galro. Nie wiem kim jest, ale ma 22 armora. Z pajacem, ma dużo defensa widzę, ale mam nadzieję, że tymi strzałami w miarę go tutaj potrafiamy.
Strzałami, no. Uderzeniami. Dostać strzała znaczy dostać cios. I dobra. Podejście numer 3. Izak, dorwę cię, no. Son of Grotto, motherfucking bitch. No dorwę cię. On musi pierwszy podejść. On musi pierwszy podejść. Bo jeżeli on nie podejdzie... Dobra, odpycham go teraz. Jeżeli on nie podejdzie, to ja mu wchodzę niebezpiecznie w zasięg. Teraz chyba jestem poza zasięgiem. Dobrze, jestem poza. Jeb. Wykurwiaj, no zdechnij rzecz. Daj się obić, gościu. Daj się ponieść tej lodowej, nie wiem, coś tam. Takie były slogany kiedyś, nie? Dobra, elo. Jeb. Dobrze. Dostaję pięknie. Tutaj rest. Dziękuję. Quick. No i zaczyna się, kurna, tłuczenie po 98 miliardów jednym atakiem. Nie wiem, bo mam maczugę, więc mogę. Całe szczęście, że jemu nie wchodzą te magiczne rzeczy jeszcze, nie? To byłaby tragedia totalna. Jeb. Jezus, dobra, przewróć się. Ale dobra, mamy dwa razy więcej healtha. To jest okej, podszedł, quick. Quick. Dobrze. Jest, powiedziałem, że pęknie. I kurwa pękł. Dziękuję. I pękł. I nic to, że za trzecim razem. Teraz powinien się dać 3 razy więcej lajków i chuj. 22500. Dziękuję. Dobra, trzeba konkretnie pójść tu. Zróbmy tak. Trzeba konkretnie bardzo w to pójść. Na 12 level dopiero kolejne rzeczy możemy tu kupować. Tu jest torturament. Więc może jakiś lepszy mieczor. Bo teraz mamy 5,25, tu jest 7,49. No tak, to są te miecze z wielkim rozrzutem, nie? Bardzo tani swoją drogą. Agility 18 jest następny. Nie będziemy aż tak szybko iść w to. Więc na pewno na tym sobie polecimy. I zaupgrade'ujemy go sobie teraz. Pytanie, czy maksymalnym poziomem 60 tysięcy. Nie ma szans. Dobra, zróbmy sobie tak. Zróbmy go sobie najmniejszym poziomem. Żeby po prostu... No dobra, dajmy średnim. Bo to podejrzewam, że wpływa też na częstość, z jaką uderzamy tym. Dajmy sobie to średni poziom. Fast foody! No dobra, ale nie mogę was tutaj zostawić z odcinkiem. Przyszły fast foody, ale specjalnie dla was zrobimy jeszcze kilka dueli na arenie w takim razie, słuchajcie. Tutaj nic nie możemy zrobić. Dobrze, to policzmy, że... liczmy na to, że nie przegramy i spróbujmy pozbierać sobie... O ty gościu! I spróbujmy pozbierać sobie w takim razie... na co? Na lepsze armorki po prostu. Na następnym levelu. I piękny burning wszedł. I dziękuję, ty po nią porobiony. Czy jest jakiś konflikt? Przepraszam, ale przyszedł do mnie dostawca i po prostu tak mi już szlak trafił, bo przyszedł typ i mówię: płatność kartą. Przychodzi: nie mam terminala. A ja mówię: proszę pana, to dlaczego mnie nikt nie poinformował, nie? Że pan nie ma terminala, na przykład będzie płatność gotówką. Ja mówię: nie wiem, czy mam gotówkę, bo dlatego prosiłem płatność kartą i nikt mnie nie poinformował, że będzie jakikolwiek problem. Mówi: no ale nie mam terminala, nie? I chuj. Dobra, coś tam, są pieniądze, okej. Daję mu. No i do zapłaty tam, bo to sushi było, nie? I do zapłaty 142 złote chyba, coś takiego. No i dobra, patrzę, czy mam 200. Ja mówię: czy ma pan z 200 wydać? On mówi, że ma. Ja mówię: dobra, ale mówię: o, jest 150, to będzie mniej. I mówię: to będzie 150. On mówi: o, no to lepiej. No ja mówię: super, daję mu te 150. On mówi: dziękuję, i odchodzi. Ja tak stoję w drzwiach. Stoję, tak. Zgłupiałem, nie, kurwa. Zgłupiłem, ale mówię: no, no jest jakiś odruch. Ja się tak wychylam za nim, po paru sekundach, ty przy windzie, nie? Ja mówię: przepraszam, a reszta? A on mówi: a, faktycznie. Mówię: wie, jak, gościu? Mówię: okej, to nie jest dużo pieniędzy, 7 zł, dla niektórych to jest cool, okej? To nie jest jakoś, nie jest jakaś, nie wiem, no, nie są to jakieś niesamowite pieniądze, ale mówię, jakby, nie wiem, wypada poprosić, zapytać. Na przykład często jest tak, że przychodzi dostawca i mówi: czy na przykład może do tylu i do tylu napić, nawet na terminal, bo wtedy ma napiwek. Dobra, pomyślmy teraz. Stamina może się przydać. Attack defense. No, i często po prostu pytają nawet, czy mogą.
troszeczkę jakby sobie zatrzymać z tych pieniążków. I ja wtedy mówię najczęściej, spoko, spoko, nie ma problemu, nie? I mówię, co za gość? Co za gość po prostu? I nic, wyjeba full. O, patrzcie, ty pobrany jak ja. Kopiujesz po mnie. No i po prostu aż się zeźliłem na sytuację. Nie ukrywam zirytowania mojego. Szczególnie, że musiałem teraz przemontować odcinek i nie wejdzie wam na 20, tak jak chciałem, tylko pewnie 20:30 albo 21. Zdychaj, psie. Zdychaj, psie. No po prostu jaki ja jestem zły. Nie lubię takich głupich sytuacji po prostu, gdzie typ, nie wiem, przychodzi. A, bo gość przychodzi i jest problem. Sześć tysięcy! Przecież ja oszaleję. O nie, no i typ ma milion armoru. Jezus Maria. On wygląda, jakby miał jakiś kryt za krytem walić. Wypierdalaj. Dobra, ale nie ma dużo agility, to spoko. Trzask! Pięknie. Jeb! No dobra, nie pięknie. Jeb, dobrze? Pięknie. No i w chuj ci w ryj i... No i co tu, co tu? Co tu se robicie, chórki anielskie? No po co mi to wasze tu? Dobrze, słuchajcie, tu jest safe. Ja już dziękuję, idę się nawpierdalać i mam nadzieję, że jedzenie będzie przepyszne. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Moi kochani, Swords and Sandals, kolejny odcinek już jutro w okolicy 20. Trzymajcie się ciepło, cześć!